Cześć, witam Was na kanale Perfumolog, czyli miejscu, gdzie jak co tydzień rozmawiamy o perfumach. Ja mam na najmniej miłość i w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać moje ulubione perfumy z jedną konkretną nutą, i mam tutaj na myśli wetywerię. Zanim jednak przejdziemy do mojego subiektywnego rankingu, jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili sklep zapachniści.pl. Jest to perfumeria internetowa, w której znajdziecie naprawdę duży wybór perfum, zarówno mainstreamowych, jak i niszowych. Możecie nabyć tam zarówno odlewki, ale także że niepełne flakony perfum, odlewki są dostępne już od 3 ml. I myślę, że taka pojemność już pozwala Wam zapoznać się z danym pachnidłem. Dlatego też myślę, że jest to fajna opcja, jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na pełnowartościowe flakony. Dodatkowo przypominam Wam o kodzie rabatowym o treści Perfumolog, dzięki któremu możecie kupić wszystkie dekanty, ale także niepełne flakony perfum o 10% taniej. Wszystkie szczegóły zostawię Wam w opisie pod filmem. Wróćmy jednak do Wetyferii. Vetiveria to roślina, z której pozyskuje się olejek, wykorzystywany m.in. w perfumiarstwie, a dokładnie. Podobnie mówiąc, pozyskuje się go z korzeni tejże rośliny. Tak więc z naszej perspektywy, to właśnie korzeń wetywerii jest najważniejszy. Z kolei zielona część. Rośliny służy jako pasza dla zwierząt. Myślę również, że warto wspomnieć w ramach ciekawostki o tym, że co prawda wetyweria pochodzi z Indii, natomiast jej największe plantacje obecnie znajdują się na Haiti. I pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że wetyweria jako nuta w perfumach pojawia się dość często, przeważnie w takich kompozycjach, które można określić mianem aromatycznych, fuzjer, ale także szyprowych. Chyba również możemy założyć, że częściej pojawia się w kompozycjach męskich. A jak pachnie wetyweria? Jeżeli nie jesteście świeżakami w perfumowym świecie, to zapewne już to wiecie. Natomiast gdybym ja miał opisać ten aromat, to powiedziałbym, że jest to drzewno-zielono-ziemisty miks. Niektórzy również odbierają tę nutę jako gorzko-kwaśną drzewność. Ja osobiście wetywerię w perfumach lubię, o ile nie jest podana w zbyt dosłowny sposób. Dlatego też mam problem z takimi kompozycjami jak chociażby Guerlain Vetiver, które dodatkowo posiada lekko apteczny wydźwięk, ale nie przepadam również za Nishane Sultan Vetiver. I po tym przydługim wstępie zapraszam Was na mój subiektywny ranking z perfumami, z vetiverią w roli głównej i oczywiście zachęcam Was do tego, abyście zostawili subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jest to dla mnie sygnał, że to co robię ma sens i moja praca nie idzie na marne. Miejsce siódme to Eldo Fat Electrician, czyli vetiveria podana na słodko i jest to coś nietypowego w świecie perfum. Bo pomimo tego, że vetiveria gra tutaj pierwsze skrzypce, to mamy tutaj sporo słodyczy, m.in. kasztany w luksze, ale także bitą śmietanę. I naprawdę te perfumy są dość mocno słodkie, dlatego też uważam, że najlepiej sprawdzą się na okres typowo jesienno-zimowy. Jeżeli przesadzicie z aplikacją, to one was po prostu zmęczą. Połączenie takiej ilości słodkości wraz z wetywerią wyszło naprawdę ciekawie. Ja nie znam żadnej podobnej kompozycji. W późnej bazie te perfumy stają się nieco balsamiczne, mamy tutaj sporo benzoesu, ale także wanilii. Myślę, że dużym atutem tych perfum jest to, że perfumy z wetywerią często odbierane są raczej niepochlebnie, to znaczy chodzi mi o to, że nie jest to nuta łatwa do polubienia. Natomiast tutaj właśnie przez to, że mamy sporo nut słodkich, te perfumy są zdecydowanie bardziej przystępne. Zdarzało mi się za nie otrzymać komplement, co w przypadku perfum, gdzie dominuje wetyweria, nie jest czymś oczywistym, dlatego też jeżeli szukacie czegoś nietypowego albo być może nie jesteście panami wetywerii chcielibyście zacząć od czegoś nieco mniej hardkorowego czegoś co posiada wetywerii, ale jednoznacznie Was nie wystraszy, no to sprawdźcie sami Eldo, gruby elektryk, myślę, że są to perfumy warte uwagi. Na miejscu szóstym malizja Vetiver. Te perfumy cechuje świetny stosunek jakości do ceny i być może ciężko w to uwierzyć, ale zapach ten kosztuje uwaga, uwaga, całe 20 zł. Według składu podanego na fragmentice mamy tutaj tylko wetywerię. Wcześniej wspominałem o tym, że nie przepadam za takimi kompozycjami, gdzie Wetyweria jest zbyt dosłowna. Ale tutaj nie mamy takiego przypadku Jak yy, chociażby z Gerlemu Vetiver Tutaj Vetiveria pomimo tego, że jest monotematyczna To jest podana w bardzo radosny sposób I oczywiście w tej cenie nie spodziewajcie się mistrza naturalności Natomiast wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawa kompozycja Niesamowicie świetlista, radosna Gdzie Vetiveria mam wrażenie jest podana w towarzystwie cytrusów Dla mnie te perfumy to typowy poprawiacz nastroju I nawet nie przeszkadza mi to, że te perfumy są monotematyczne Linearne, nie zmieniają się wraz z upływem czasu. Jeżeli szukacie taniego psikacza, który poprawia nastrój, który jest radosny, no to sprawdźcie sami. Myślę, że w tej cenie naprawdę warto. Zresztą możecie je przetestować w popularnych drogeriach, bo wydaje mi się, że w Rosmanie te perfumy stoją na półkach. Więc przejdźcie się i sprawdźcie sami w tej cenie. Myślę, że jest to perełka. Na miejscu piątym Essential Parfums Mon Vetiver. Essential Parfums to świetna niszowa marka, która oferuje naprawdę wysokie jakościowo pachnidła w przystępnej cenie. Zresztą nagrałem film o swoich ulubionych kompozycjach tej marki. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam Was do tego. Kliknijcie w link powyżej. W cenie poniżej 400 zł możecie kupić naprawdę wybitne perfumy. A wracając do Mon Vetiver, to jest to wetyweria o dwóch obliczach. Bo początkowo jest to wetyweria radosna, powiedziałbym niemal wakacyjna za sprawą sporej ilości jałowca, który wita nas w otwarciu. I to otwarcie jednoznacznie kojarzy mi się z ginem, z letnimi drinkami i w niczym nie zapowiada tego, czym ten zapach staje się później. Bo w bazie wetyweria ta staje się typowo sucha, wytrawna, typowo męska i mam wrażenie, że część użytkowników może nawet stwierdzić zbyt dojrzała. Z pewnością nie jest to zapach dla każdego. Jeżeli natomiast jesteście fanami wetywerii, to uważam, że Mon Vetiver Warto znać. Jedyne na co mógłbym trochę ponarzekać, to parametry. Wydaje mi się, że po 5 godzinach ten zapach niemal nie odrywa się od skóry. Na miejscu czwartym żowoje Private Label. Jakościowo jedne z lepszych, o ile nie najlepsze, perfumy z całego dzisiejszego zestawienia. Mam wrażenie, że jest to również najbardziej dojrzała kompozycja z dzisiaj prezentowanych. Ciężko mi sobie wyobrazić te perfumy na kimś, powiedzmy, poniżej 30 roku życia. I Ja również potrzebowałem sporo czasu, aby się do nich przekonać, ale dzisiaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych kompozycji z wetywerią w roli głównej. Niektórzy twierdzą, że Lalique encre noir to zapach mroku. No to moim zdaniem Private Label to taki mrok razy 3. Tutaj, oprócz dominującej wetywerii, a także lekko skórzanego tła, mamy naprawdę sporo paczuli, ale także papirus. I to właśnie paczula nadaje tym perfumom, Sporej głębi. Dla mnie private label to zapach niepokoju. I moim zdaniem jest to piękna, wytrawna kompozycja, którą w szczególności docenią koneserzy nietypowych perfum. Jeżeli chcielibyście sprawdzić coś naprawdę mrocznego, coś nietypowego z wetywerią i paczulą w roli głównej, no to zachęcam Was do testów, bo moim zdaniem jest to świetne pachnidło. Na miejscu trzecim Terdermes. Hermes. Tych perfum nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest to męska klasyka, co zresztą potwierdzają zdjęcia waszych kolekcji, które do mnie przesyłacie. Te perfumy określiłbym mianem męskiej elegancji, ale moja relacja z ziemią od Hermesa jest trudna. Kiedyś posiadałem flakon, który mnie oczarował. Z czasem jednak stwierdziłem, że coś mnie w nich drażni, że są dla mnie zbyt dojrzałe. No i odsprzedałem flakon. Za chwilę go odkupiłem po raz kolejny, i taka czynność powtórzy, się chyba trzy razy. Eee, wydaje mi się, że trzy razy sprzedawałem flakon tylko po to, aby go za chwilę odkupić. Terdermes to bardzo charakterystyczna kompozycja ze względu na połączenie wetywerii wraz z pieprzem, ale także gorzkimi cytrusami i mam tutaj na myśli głównie grejpfrut, ale także pomarańcze. Jean-Claude Elena stworzył pachnidło, które ja nie boję się określić mianem wybitnego. Dla mnie jest to zapach kultowy i jeżeli interesujesz się perfumami, no to po prostu musisz znać ten zapach. Nie są to jednak perfumy łatwe. Część ludzi zwraca uwagę na to, że są to perfumy raczej dojrzałe, i faktycznie ktoś poniżej 30 roku życia może się z nimi nie polubić. I jeszcze na koniec wątek reformulacyjny. Niektórzy twierdzą, że te perfumy mocno się zmieniły. Moim zdaniem nadal pachną świetnie, utrzymując się na mojej skórze przynajmniej 8 godzin przy umiarkowanej projekcji, dlatego też na parametry nie zamierzam narzekać. Na miejscu drugim Lalique Encren Noir wersji Al Extreme. I tak na dobrą sprawę to każdy zapach rodziny Encre Noir mógłby znaleźć się w dzisiejszym zestawieniu. Każdy uważam, że jest ciekawy. Natomiast moją ulubioną wersją jest właśnie Al Extreme. Tutaj z kolei mamy wetywerię podaną w typowo drzewny, dymny sposób i oprócz wetywerii dominującymi nutami jest tutaj cyprys, benzoes, ale także kadzidło. I to właśnie ten drzewno-dymny charakter jest tym, co w kompozycji poda mi się najbardziej i mi jedno znacznie te perfumy kojarzą się z cerkwią. Zapewniam Was, że mając do dyspozycji 120 zł, ciężko kupić coś lepszego w świecie perfum. Dodatkowo perfumy te są zamknięte w prześlicznym flakonie. I w końcu czas na miejsce pierwsze. Tom Ford Grey Vetiver, moja ulubiona wetyweria, ale także w moim mniemaniu jedne z lepszych perfum Toma Forda. Jest to kolejna ponadczasowa elegancja, która równie świetnie będzie pachnieć także za 30 lat. I nawet jeżeli nie jesteście fanami wetywerii, to szara wetyweria od Toma Forda to pachnidło, któremu warto dać szansę, bo wetyweria jest tutaj przedstawiona w bardzo przystępny sposób. Przede wszystkim jest w towarzystwie sporej ilości cytrusów, tak więc, wetyweria nie pachnie tutaj oldschoolowo. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jest tutaj ujęta w wyjątkowo nowoczesny sposób. Na pewno nie jest to zapach, za który możecie usłyszeć, że pachniecie dziadkowo w żadnym wypadku. Wetyweria, cytrusy, ale także nuty drzewne stanowią trząs zapachu i moim zdaniem są to idealne perfumy do pracy biurowej. Zresztą, jest to jeden z moich trzech podstawowych zapachów, właśnie. Do pracy, przegenialna kompozycja, która dodaje noszącemu pewności siebie, profesjonalizmu. Sprawdźcie sami, chociaż mam wrażenie, że spora ilość widzów już zapewne zna te perfumy. I jeszcze jako ciekawostkę chciałbym dodać jedną rzecz. Gravetiver są opisywane jako męskie, natomiast moim zdaniem jest to totalny unisex. Kiedyś już pokazywałem te perfumy na swoim kanale i kilka osób pytało mnie czy jest to EDT czy EDP. Otóż woda toaletowa została już wycofana jakiś czas temu i obecnie jest niemożliwa do kupienia. Tak więc omawiane perfumy to EDP, jeżeli natomiast interesują was parametry to na mnie te perfumy spokojnie utrzymują się około 10 godzin przy wyraźnej projekcji przez pierwsze 4-5. Tak więc moim zdaniem zarówno trwałość jak i projekcja są bez zarzutów. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zostawcie proszę łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu i namawiam was również do tego, abyście napisali w komentarzach, czy lubicie wetywerię jako nutę w perfumach i wymieńcie oczywiście wasze ulubione kompozycje z wetywerią w roli głównej. Widzimy się jak zwykle za tydzień do zobaczenia. Cześć.